Państwa. Dzień dobry, Warszawo. Nazywam się Marek Cypliński. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć o tym, że poznałem żywego, prawdziwego Boga. Poznałem osobiście Jezusa w swoim życiu. 2 lata temu, jeszcze jako wierzący człowiek, statystycznie wierzący, miałem pełno lęków. Zamknąłem się w piwnicy i planowałem tam swoje samobójstwo. Ale wiedziałem, że musi być coś więcej niż to życie. To, które widzę swoimi fizycznymi oczami. Wiedziałem, że musi być coś więcej, że to, co do tej pory znałem, to musi być jakiś Matrix. I wiesz, zacząłem wołać, rozpłakałem się, widząc przed sobą tylko ścianę. Zacząłem wołać: Boże, jeśli jesteś żywy i prawdziwy, ja potrzebuję Cię poznać, jaki jesteś naprawdę. Potrzebuję Ciebie doświadczyć w swoim życiu. I wiesz, On mi wtedy odpowiedział. On mi wtedy odpowiedział, byłem człowiekiem, na którym wiele osób postawiło kreskę. Miałem głęboką depresję i nerwicę. Szukałem pomocy w różnych miejscach i wszyscy mi mówili: wiesz, Tobie nic innego nie może pomóc, tylko potrzebujesz naprawdę dobrego psychiatry. I poszedłem do psychiatry 2 lata temu i psychiatra mi powiedział, że potrzebuję przynajmniej 1,5 roku leczenia, żeby zacząć jakkolwiek normalnie funkcjonować. Ale te 2 lata temu zdarzył się pewien cud. Spotkałem się z Jezusem i to zmieniło wszystko w moim życiu. To zmieniło wszystko. Może jesteś wierzącym człowiekiem, tak jak ja byłem te 2 lata temu jeszcze. Mówiłem o sobie, że jestem chrześcijaninem. Pewnych religijnych rzeczy się nauczyłem i myślałem, że jest okej. Ale moje życie było w rozsypce totalnej. Jezus dzisiaj jest taki sam, jaki był 2000 lat temu. Tak samo dzisiaj uzdrawia i uwalnia od demonów. Taką samą moc dzisiaj prezentuje przez ręce tych, którzy w Niego uwierzyli. Wiesz, ja tej mocy doświadczyłem w swoim życiu. Możesz jej również doświadczyć tu i teraz. Wystarczy, że zdejmiesz maskę. Wystarczy, że się odważysz, że otworzysz swoje serce. Dlaczego ja doświadczyłem Boga w swoim życiu? Bo otworzyłem przed Nim swoje serce. Widząc tylko ścianę przed sobą, rozpłakałem się i powiedziałem: Jezu, jeśli jesteś żywy i prawdziwy, ja potrzebuję Ciebie poznać naprawdę. I wiesz, ja mam 100% pewność, że jak zaczniesz wołać do Niego ze szczerego serca, On Tobie odpowie. Jeśli chcesz, przyjdź do mnie, pomogę Ci. Przyjdź do mnie, pomodlę się z Tobą. Jeśli chorujesz na coś, położę na Ciebie ręce. Będziesz uzdrowiony. Wiesz, Bóg dzisiaj jest dokładnie taki sam, jak był w postaci Jezusa 2000 lat temu. Ja takiego Boga doświadczam. Takiego Boga doświadczam. 2 lata temu miałem pełno lęków. W życiu bym nie odważył się powiedzieć cokolwiek publicznie na ulicy. Dzisiaj jestem tutaj. Nie dlatego, że nie mam co robić piątkowe popołudnie. Ale wiem, że to, czego doświadczyłem z Bogiem, to jest jedyna rzecz, która ma sens w życiu. Wiesz, Bóg Ciebie stworzył i On zna Ciebie najlepiej. Może myślisz, że masz różne potrzeby, z których będziesz musiał zrezygnować, gdy pojednasz się z Bogiem. To nieprawda. On Ciebie stworzył i zna Cię najlepiej. On zna Cię lepiej, niż Ty sam siebie znasz. Zachęcam Cię, żebyś zdecydował się oddać życie Jezusowi. To była najlepsza decyzja w moim życiu. Spotkanie z Jezusem sprawiło, że doświadczyłem spełnienia w swoim życiu i doświadczyłem Bożej mocy. I nieważne, czy jesteś dzisiaj moralnie dobrym człowiekiem, czy jesteś w swoim mniemaniu grzesznikiem, czy wręcz przeciwnie, to nie ma żadnego znaczenia. Religia, w jaką wierzysz, nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko, czy pojednałeś się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Czy jesteś Jego dzieckiem realnie? Czy czujesz się Jego dzieckiem? Wiesz, ja dzisiaj czuję się bezpiecznie dlatego, bo znam Go osobiście. Mam z Nim bardzo bliską relację. To jest najlepsza decyzja, jaką możesz podjąć w życiu. Możesz się tego bać. Nie warto. Złam ten strach dzisiaj. Złam. Jeśli chcesz, przyjdź do mnie. Pomogę Ci.